Siema, jestem Rajot GPLAY, a to jest kolejny odcinek z naszej serii od Farm do firmy, 19 już zresztą. A dzisiaj wraz ze mną, o Boże, dalej chory jestem. Matko boska. Nie chcę się tego wycinać, więc musicie się tym męczyć, ale będę się oddalać od mikrofonu, jak będę już rage'ował. O właśnie. Tak. No, a ze mną jest driver. No gdzieś tam jest sobie, gdzieś w tle. No, no mówię, dzień dobry, cześć, znaczy dobry wieczór. No właśnie, okej, dobrze i fajnie, jak się przywitaliśmy, no to kurde, jak mi to denerwuje normalnie. Nie, ludzie, naprawdę przepraszam was za to wszystko, ale myślę, że jednak odcinek musi być cenny i jakaś głupia choroba mi tego nie zepsuje. A jak widzicie, tutaj już pole wykosimy sobie to z owsem. I wykosimy sobie tutaj to pole z soją. Lecz dziś to nie jest tematem odcinka. Dzisiaj tematem odcinka jest tamto pole. Numer prawdopodobnie 11. Zaraz sprawdzimy. 11, dokładnie, 11. I co tym idzie? Skoro pole numer 11, tam są buraki. Tutaj jakby kury. Mogę to zauważyć? O. A, i tu są paczki. O, proszę, ja szukałem tego. Tu nie mogę wejść. Słabo. No, ale tu mamy jajka, nie? Więc fajnie. Dobra, i dzisiaj też mam nową maszynkę. W sumie dwie nowe maszynki. Otóż... O, nie zagasiłem ciągnika. Są to dwie przyczepki nowe. Cookerlinga. Nie, agrolinera, sorry. Cookerlinga. Tak, 21 ton, myślę, że będzie... Spoko. Tamta poszła już sobie w czort. I przed wami jeszcze mamy takie coś. Ropa XL. Puma. Znaczy Panter. No spoko. Pantera, dobra. Więc ruszamy po prostu. Nie ma co się zastanawiać. Bo roboty jest sporo. Czasu jest mało. A i tak to myślę, że trzeba to jakoś ogarnąć, nie? Boże. Ogólnie tak, za wypożyczenie tej ropy też sobie troszeczkę panowie tam zaśpiewali, więc jakby musimy się to zwrócić. Boże, nie wiem czy to nagrywanie tego odcinka to dobry pomysł. Ale ogólnie bardzo wam chciałem podziękować też, jak chodzi o odcinek poprzedni, bo naprawdę mi się go mega nie nagrywało, co nie? I wy tam też mówiłem o takich sytuacjach, jak sprawach jak Lubelska, o tym co mnie denerwuje i tak dalej, no i o dziwo, nie było jakichś komentarzy typu o, Rajot znowu się marzesz, wziąłbyś się z Lubelską, a nie, a tu jednak proszę, takie spoko Rajot, nie przejmuj się, wszystko dobrze, my czekamy, nikt się nie pogania, lepiej dokończ i tak dalej, więc bardzo fajnie zachowała się część z was oczywiście. Mimo to znam, że wszyscy, no bo niektórzy napisali pierwszy i tutaj poszli, nie? Ale ogólnie to bardzo fajnie, więc wielkie dzięki za to oczywiście. Oj, tu będzie dużo się działo, tych buraków. Wiecie co, ja chyba sobie zawrócę od razu później. I odkopię sobie tutaj na boku. No dobra, niech sobie pan jedzie. Puścimy pracownika. Dobra. Odkopię sobie tam poprzedniak, żebym mógł sobie po prostu sypać pryzmę. Myślę, że będzie potrzebna raczej. Dobra, pandeki sobie w sumie możemy pościągać. Ja przerzucę nas na nagrywanie, przepraszam. Okej, dobra. Trochę się zakręciłem, okej? No tak, siedzieliśmy. No, spoko, nie ma problemu. Wow. Trochę przyciało. Okej. I sobie tutaj wstanę. Na razie w tym miejscu tam Ropos elegancko robi. A w tym czasie w sumie nie głupim pomysłem było po prostu by... znaczy to było głupim pomysłem. Ale nie głupim było po prostu sobie Kejsa uruchomić i żeby on nam już tam coś z tym polem kminił. Może nie siał od razu, ale też jakąś orkę strzelił sobie na szybko. Żeby po prostu tam już coś się na tych polach działo. Bo jednak szkoda, żeby tak to zostało. Oczywiście tam też prasowanie będzie w kolejnym odcinku i tak dalej i wtedy już sobie na spokojnie sprzedamy słomę i może coś się zwróci, nie? Nie wiem jak to będzie, ale mam nadzieję. No, chciałem jeszcze bornik robić, ale jakby za mało go jest, więc się po prostu nie opłaca. Okej, i ciśniemy. Ogólnie co muszę powiedzieć, naprawdę co mnie zasmuciło, to to, że na tej... A gdzie jadę w ogóle? Że na tym save'ie gra mi się mega ciężko, w sensie naprawdę tak... Zawsze te oryginalne mapy są takie dla mnie dziwne, co nie? W sensie niby jest okej. Żadnych błędów, wszystko jest super, nie? Ale tak jakoś się dziwnie gra i mi się tak na nich nie chce grać. Dosłownie mi się po prostu nie chce. Dlatego też czekać będę, aż może jakoś sensowna wyjdzie mapka, albo sam po prostu jakoś zrobię na naszą serię. Bo myślę, że to po prostu byłoby znacznie lepszym pomysłem niż po prostu grania to oryginalnej, bo teraz... Znaczy nie chodzi o to, że już tam każdy gra, no bo grać gra każdy, no bo jakby nie ma na czym jeszcze, nie? Znaczy tam jest... teraz tak powiem śmiesznie, elitarna grupka osób, które grają na Lubelskiej Dolinie. Hej! O, cześć! Ojej, nagrywacie coś? Nie, spoko, to od farmy jest. A, to witam wszystkich serdecznie, cześć, przepraszam. Spoko, widzę, że będziesz tłumaczył niemiecki. Przeczytałem malowanie, nie? Myślałem, że remontujecie tu kuchnię w końcu. Nie, kuchnia będzie od następnego tygodnia. Okej. Ojej. Tak to jest. Psi wzwód mi się włączył, znaczy psi chód. W tej ropie. Nie, ty co. Dobra. Ale już widzę, fajnie się naspało. Okej. No jak mówimy, teraz trzeba zrobić tego poprzeczniaka, że potem sobie to odebrać. Ja to będę spokojnie tam sobie turę modował, nie będę żadne te małsy się bawił, bo to oczywiście jest głupota. Tak na początek i tak za dużo wywaliłem hajsu, jak chodzi o tą ropę na wypożyczenie, bo chyba poszło za 34 000 plus 9 000 header, co daje ogólnie 36 000 tam było. No to 43 000 chyba, tak? 46. Czekaj. Nie. Zaraz, ile mówiłem? Aż sobie sam sprawdzę. Za upatrzenie tego. Szczegóły. A, 4000, dobra. Tu 4000. A tu? No to jest ta panterka. No. 19 000. Tak. No, 23 000. Ej, to nie jest tak dużo jednak, dobra. Myślę, że mi się zwróci. Zwrócić się. Jak obiad po Sylwestrze. Dobra. Żebym tylko dojechał do końca, tam widzę Kejsik też śmiga sobie. Jeździ po tych krzakach, nie patrzy, kurde, że to państwowe. Chociaż nie, to jest w sumie moje. A te drzewa tutaj, lasy w oryginalnym farmingu są przepiękne. Znaczy, o ile... O Jezus Maria, popatrzyłem się na to, co nie powinienem. A, co tak? Gdzie oszoczka poszły, co? Na klawiaturkę. Aha. Dobra. Ale możesz nie drzeć tej japy tam? Arek, ja nic nie słyszałem, ale... Ale... O Boże, ludzie! Ja. To będzie zakaszany odcinek, nie? Nie no, wybaczcie mi, kurczę, ale naprawdę... U mnie odcinek... No umiera chłop, no. Ważniejszy od pieniędzy, nie? Odcinek musi być po prostu i tyle. A tym bardziej teraz... Rajota pieniądze są ważniejsze niż pieniądze. No, a tym bardziej zaraz wam nie nagrałem jeszcze odcinka z ocenią map, bo jakby żadnej mapy nie było sensownej. To po prostu nagram wam coś z Lubelski. Ale myślę, że to zobaczycie już w środę. Lubelska melina? Tak, lubelska turbina. Turbina to jest. Nie wiem, ile to się już nagrywa, ale widz tylko gigabajty. Ogólnie coś dziwnego. Siedzisz sobie spokojnie, nic nie robisz, nie odzywasz się i jesteś normalnie cicho, nie? Zaczniesz coś gadać i od razu cię włącza alert. Kurde, ty zaraz, jestem taki zaraz będzie ten. Ave Maria. Znowu? O Jezu. To ci tak bawi. O Jezu. Co za łeb. Zakaszlany odcinek, o Jezu. Ja, jak palacz jakiś, kurde, logo. Wyskito papierosów. Nie palem. O, 10. Ty, bo ci prawa autorskie ci zarobywali, ty. Za kaszlanie? Nie, za to co ja. Oj, wysypałem trochę. O czym z wami porozmawiać? Nie wiem. O czym? Nie wiem. Wy byście się nie posłuchali, tak sobie muszę pomyśleć. Znaczy wiem co wy byście chcieli usłyszeć. Takie kwestie jak lubelska już jutro. Albo... chociaż nie powiedziałem tego. Zaraz tam jakiś... znajdzie się Sherlock, który to wychwyci. I będzie... Mówił, że lubelska będzie w sobotę, bo Częczynek w piątek wrzucił. I czekałem wszyscy na sobotę. 23:59. Pum. Rajot oszust! Gdzie lubelska? Rajot. No. No, może... No i po co to robię? Teraz... Wybacz. Rodzie, ja ci nie kazałem, dajcie tak? Dajcie na antybiotyk. Boże. Ja to trochę jednak potnę, wiesz? Płuca wyplujesz. Nic nie będziesz ciął. Bo ja się potnę, jak ty to potniesz. Dobra, to potnę, to z wielką przyjemnością. Gdzie jest mój nóż? Weź sobie siekierę albo tasak, coś takiego rozmachem. Słuchaj to. A! Kartką się zaciął, on tak robi. Jak pies jakiś miarknął. Dobra. Weź nie graj na tym banjo. Jest! 42 000. Dobra. Gdzie są buraki najdroższe? Major. Memu sercu. No. Major. Dawaj, zagraj metalikę. Młyn zbożowy. Nie. Tak, młyn zbożowy. Nie umiem. Tutaj. Ciśniemy do młynu zbożowego, sprzedać sobie te buraczki. I to będzie dobre. Arek, proszę cię, już przestań. W ogóle gdzie jest selen? Poszedł. A, dobra, bo myślałem, że siedzi, nie? Nie, on poszedł. No. To właściwie tyle, już tam nic więcej nie chcę. Seden, znaczy seden, Arek. Potrzebuję jakiejś dobrej modyfikacji. No. Takiej dobrej. Ty, a co swoim Tucano? Z 17? Nie. Nie będziesz robił? Nie, to nie jest moje. Znaczy no ty to chyba przerabiałeś, nie? Ja już nie mam nic wspólnego z tym modem. Zrzekłem się do jego praw. Aha, firma się wycofała, czy...? Nie. Kiedyś pozostawiałem sobie przecież. A, dobra, dobra. Spoko, bo nie w temacie byłem, a wiem, że fajnie mi się na tym grało, nie? Jak ktoś go będzie chciał zrobić, to sobie go zrobi. Ja nie robię. To są podobnie jak ten, Kaftan, nie? Też tak chyba zrobił, że... Ono też tak się pisać, że ma wywalone we wszystko. Nie! Pisz, o to chodzi. Sobie. No dobra, dobra. Sprzedam buraki na młynie zbożowym. Teraz będę pisać Riot Organista. Prawdziwym organistą jest tylko Sed. Kto nie wie, zapraszam na serię Bracia z Lubelszczyzny. W każdy poniedziałek, piątek i środę o godzinie 13. Znaczy, u mnie jest na pewno po 13. U chłopaków to może być albo czwartek, albo sobota. Zależy to od ich internetu i pamięci. To są tylko do Lidla, Po promocji. Już. To jest. Ciężkie życie, Polak. To jest niewolnictwo. To jest świat, w którym nie chce żyć. Pracownikiem wprawdzie napełnił zbiornik. 80%. 80%. Już jedziemy do niego, zaraz się wysypiemy. Tak. Wtedy on tam nam nasypie pryzmę, tak. Ganders taki jeden typo. Tam z tych mierzyków. Dobra, skasimy sobie go. A on już drugą dzidę tnie. Skubaniec jak nawrócił. Moment go nie ma. No. Ogólnie też tak ludzie, pamiętajcie. Niedługo to sezon będzie miał naprawdę nową mapę. Nowe wszystko. I to będzie takie dobre, ja wam mówię. To będzie... Wy się nawet tego nie spodziewacie, co to będzie. A... Ogólnie prowadzę nowy system, jak chodzi o kanał. Jak chodzi o mapy, wydawanie i tak dalej. Bo myślałem sobie, że... Te subskrybery... To wszystko, co tutaj robię... To jest... Takie głupie. Bo w sensie... Wy i tak przyjedzie... Napiszecie, że to jest dla subów i pójdzie sobie, nie? A ja potem muszę z tym żyć. Z tą świadomością tego. I mnie to boli trochę, że tak muszę żyć. Dlatego pomyślałem sobie, ej, a może by tak zrobić coś, co i wam się będzie podobać, i mnie. I wymyśliłem. A w sumie mogę nawet powiedzieć wam teraz, bo to jest jakby... To będzie kolejny sezon oczywiście od Farm do firmy. Na new map. Nowej mapie właśnie. Jakiej? Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie, jaka to będzie mapa. Chociaż myślę, że to jest tak, takie... Nie, że możecie się domyśleć, ale... No teoretycznie jakby można. Z drugiej strony trochę nie, chociaż się tak już dużo mówiłem o tym. Więc tam jak ktoś chce połączyć kropki, to... może mu wyjść szczeniak albo jakaś świnka. Ale... O, głos mi się złamał. Świnka? Ale tak serio mówiąc, no to oczywiście mówię tu o... mapie takiej fajnej, którą będę znowu robić. I na nie będzie kolejny sezon właśnie od farmy do firmy. I to jaka jest teraz ta zmiana, prawda? Główna zmiana, o której mówiłem. Mapa będzie udostępniana w ostatnim odcinku sezonu, tamtego sezonu oczywiście, na którym będę grał. I myślę, że to jest najlepszy pomysł, bo i tak, i wy sobie popatrzycie na mapę. Ja sobie pogram, wyjdzie kiedy wyjdzie, bez pośpiechu będę sobie tam w trakcie jeszcze ulepszał, poprawiał, zamieniał. Będziecie mi pisać w tej serii też, co mam tam dodać, zabrać, zmodyfikować. Więc same dobre rzeczy i napiszcie, czy się z tym zgadzacie, bo według mnie to jest plan, który może mieć potencjał do tego wszystkiego. No i nie będzie problemu, że mapa ma być na teraz i koniec. Tylko będą ludzie pisać: ej, może skończysz ten sezon w drugim odcinku, co? A ja, no co ty? Jeszcze 40. Co tydzień wychodzą... Co tydzień wychodzą odcinki, przypominam. Wyobraźcie sobie dostać mapę po 40 tygodniach. Już to jest prawie rok. No i no, rok ma tam 52 chyba, czy 4 tygodni, week tygodni. O, wiecie co? Tak, żebym się nie pomylił, to sobie już tę pryzmę wysypię. Dobra, Potem tam jeszcze jakiś odbiór, zrobimy tego buraka. Oddawaj buraka. Oddawaj fartucha. Odbiór. O, odbiór. Dobra, trochę więcej nie nakopię. No i także tyle. Dobra. No, że fajen, fajen. Ogólnie myślę, że na przykład wam nie pokazać tego już, co będzie później, po skończonym tym, ale myślę, że raczej nie. W kolejnym odcinku po prostu zobaczycie, co tam się działo tutaj. Już w 20 w sumie, więc fajnie. Dobra, puścimy sobie pracownika, niech nas tam ciśnie. A my zobaczymy, co u tego naszego pana Kejsika. Co tam, Kejsik, robisz? A, ty się boisz dalej podjeżdżać, rozumiem. Dobra. No ty tak sobie tutaj godzinę bierz, kręcisz coś. Ok, dobra, rób, ja ci tutaj nie przeszkadzam, ty jesteś fachowiec. A ten Salford to jest gówno. Ten pług. No dobra, mniejsza większość. Lubelska, tak? Że wielkie dzięki za uwagę. Ja jestem Rajot GPLAY, ze mną był oczywiście już tam w tle sobie siedzieli Arek oraz Driver. Także do kolejnych odcinków z Farm do firmy. Coraz bardziej będę uchylał rąbka tajemnicy nowego sezonu. Może długo nawet powiem, jaka to będzie mapa. Ale w każdym razie polskie klimaty, nie? Także wielkie dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć. 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 6 i 7